Zemścić na jednym z lekarzy, tak twierdzą politycy Koalicji Obywatelskiej. Politycy opozycji chcą jego dymisji. Sprawy przypomną. Nie mieści. Lekarz, który ujawnił problemy pacjentów, został celowo ukarany przez ministra. Takie wnioski wyciągnęli posłowie po kontroli w resorcie zdrowia. Pan minister Niedzielski, spanikowany tą sytuacją, do której sam doprowadził, o której wcześniej informowali lekarze, dotyczącą problemu z wystawianiem recept, chciał się po prostu zemścić na jednym z lekarzy. W szpitalu, w którym pracuje dr Piotr Pisula, nie udało się wystawić chorym recept na silne leki przeciwbólowe oraz psychotropowe. Żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty. Adam Niedzielski posądził lekarza o kłamstwo i podał jego nazwisko oraz leki, które sobie przepisał. Każdy, kto twierdzi, że dzisiaj w Polsce nie można przepisać recepty na środek przeciwbólowy czy psychotropowy, jest w błędzie i po prostu mówi nieprawdę. Koleżanki, moi koledzy z oddziału nie mogli tych recept wystawić. Następnie w czwartek rano po tym dyżurze spotkałem się z państwem i mówiłem o tym, że nie mogę tych recept wystawić, a dopiero później wystawiłem receptę dla siebie. Naczelna Izba Lekarska bije na alarm. Minister zdrowia mógł naruszyć nie tylko gwarantującą prawo do prywatności konstytucję, ale też RODO i kodeks karny. Od pana premiera oczekujemy wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do członka polskiego rządu. Lekarz, którego dobre imię zostało nadszarpnięte, domaga się od ministra przeprosin i przekazania 100 tysięcy złotych poznańskiemu hospicjum. W przeciwnym razie sprawa trafi do sądu. Niewinna zabawa zakończona.